Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że mnie oszukali, ponieważ ostatnio jak czekałem na ten swój rumuński dowód osobisty, myślałem, że dostanę fajny dokument, a właśnie dostałem dokument, który jest pusty. Po prostu dostałem kawał plastiku. Wynika to z tego, gdybyście nie widzieli, i to właśnie ciekawostka, z którą chciałbym się podzielić z wami. Dowód osobisty rumuński wygląda z jednej strony właśnie tak. On wygląda biały z jednej strony, to jest bardzo ciekawa rzecz, to czego się nie spodziewałem. Kiedy przekraczałem granicę teraz, kiedy wracałem z Naddniestrza, jestem pewien, że nie jestem pierwszym Rumunem, który przekracza granicę Polski, ale Straż Graniczna bardzo dziwnie patrzyła na ten dokument. Fajnie, że ten dokument się skanuje i z drugiej strony ma właśnie informację. Jest to ogromny kawał plastiku, nie wiem, wydaje mi się, że większość z krajów już odeszło od właśnie takiego rozmiaru dowodów osobistych. To ledwo się mieści w moim portfelu. Ja i mama teraz jesteśmy obywatelmi Unii Europejskiej i nam się żyje tu dobrze i nie, ani ja, ani moja rodzina nie chce stąd wyjeżdżać, więc gratulujcie. A druga pozytywna wiadomość, którą chciałbym z wami się podzielić i jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy z tego powodu, to, że dostałem pierwszy swój dokument właśnie z Urzędu Spraw Cudzoziemców w Polsce. Nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda z mojej strony, ale ja osoba jako członek Unii Europejskiej, świeży, dość świeży, to my mamy obowiązek, nawet jak chcemy zamieszkać w innym kraju, na przykład nie w Rumunii, chcemy zamieszkać na przykład w Polsce, to i tak mamy obowiązek zgłosić to do urzędu. To właśnie zrobiłem, zarejestrowałem, podałem, to poczekałem gdzieś miesiąc z decyzją. To jest łatwa sprawa, to jest formalność. Jestem pewien, że też tego ciężko sprawdzić, ponieważ no, kto może udowodnić, kiedy ja właśnie wjechałem do Polski, ponieważ mamy Schengen wszędzie, tak, tutaj w Unii Europejskiej. I w ciągu miesiąca dostałem decyzję, że dostałem SMS-a, że mogę odebrać taki dokument. Co ten mi dokument daje? Po pierwsze, to obowiązek, więc musiałem to zrobić. Po drugie, to, że teraz mogę się legitymować, z tego co rozumiem, mogę się legitymować właśnie tym dokumentem. Nie potrzebuję cały czas przy sobie mieć dowód rumuński. Mam tylko właśnie taki dokument, który przynajmniej się mieści w moim portfelu, bo jest mniejszy, jest zupełnie innego rozmiaru. Kolejna wiadomość z mojego życia to, że Wasia i Wika teraz znaleźli sobie oddzielne mieszkanie, ponieważ już minął rok od momentu, jak oni przyjechali, skoro nam umowa się skończyła, postanowili wynająć sobie oddzielne mieszkanie. Mieszkałem nadal na Bilanach. Możecie też zobaczyć vlogi Wasi, bo Wasia nagrywa vlogi już oddzielnie z ich miejsca mieszkania. No i oczywiście ja też się wyprowadziłem. Teraz mieszkam w zupełnie innym miejscu. Jak widzicie, tło cały czas na moim kanale się zmienia, ponieważ nie lubię stabilności, prawda? Ja lubię sobie tak tam, trochę tam, trochę tu. Chciałbym dzisiaj zobaczyć, co się dzieje w Naddniestrzu, ponieważ już dawno nie sprawdzałem też wiadomości w Naddniestrzu, a ostatnio mi się wyświetlały bardzo ciekawe wiadomości. Przypominam dla tych, którzy po raz pierwszy oglądają mój kanał, nazywam się Roman Maksimow, pochodzę z Naddniestrza, to jest kraj, który nie jest uznawany na arenie międzynarodowej. Pracowałem jako przewodnik turystyczny po angielsku, a ostatnie dwa lata pracowałem właśnie z Polakami, ponieważ sam się nauczyłem polskiego i właśnie dzisiaj na swoim kanale postaram się też przybliżyć świat rosyjskojęzyczny, właśnie ten świat, z którego pochodzę, w sposób niezaangażowany, w sposób dość neutralny, mam nadzieję, chociaż mam swoje przemyślenie i swoje emocje, przez pryzmat swojej jakiejś tam wiedzy, swojego bagażu. Mam nadzieję, że ten kanał wam pomoże popatrzeć na to nie ze strony telewizji, jakiejś bardzo zaangażowanej grupy ludzi, a właśnie na takiej trzeciej osoby, Romana przewodnika, byłego przewodnika turystycznego. Ostatnio po jakiejś takiej przerwie przykuliło moją uwagę to, że oglądałem wiadomości właśnie z Naddniestrza, to, że jako obywatel Rumunii teraz i obywatel Naddniestrza idzie taka nagonka, trwa nagonka w naddniestrzańskiej telewizji o tym, że Rumunia przesyła broń do Mołdawii, że ona chce, żeby w Mołdawii niby zaczęła się jakaś wojna pomiędzy Naddniestrzem a Mołdawią. Obejrzmy to, ponieważ to się dzieje niedaleko Polski. Przypominam, że Mołdawia się znajduje
tylko jakieś tam 800 km linii prostej od Polski. Jest wielka szansa, że ta wojna może się rozpowszechnić, również wybuchnąć właśnie w takich terenach, które nie są uznawane i te tereny są prorosyjskie. Armia Moldowy получила от Румынии большую партию касок, бронежилетов и внедорожники. Груз передал во время официального визита в Кишинев министр обороны Румынии. Эта помощь является частью постоянных усилий Румынии по поддержке Молдовы в области оснащения ее армии современным оборудованием. Aha, to chodzi o to, że Rumunia teraz przekazuje broń do Mołdawii, a wcześniej tu są napisy i jest napisane, że niedawno Waszyngton przekazał dla wojska mołdawskiego broń na 4 miliona dolarów. Ciekawe, do czego to wszystko dąży. Waszyngton wydzielił dla armii Mołdowy bojowego snaryżenia na 4 miliona dolarów. Przypominam, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, że w Naddniestrzu są wojska, tak zwane wojska pokojowe rosyjskie, ale większość tych wojsk właśnie są ludzie z Naddniestrza, którzy po prostu mają obywatelstwa Rosji. Prezydent Naddniestrza kiedyś, pamiętam, tak z 5 lat temu wprowadził coś takiego, że zakaz kwestionowania roli wojska pokojowego w Naddniestrzu, czyli za to można dostać ogromną karę w Naddniestrzu, jeżeli publicznie powiedzieć o tym, że my nie potrzebujemy tam wojska rosyjskiego. Kolejna wiadomość twierdzi o tym, że armia Mołdawii uczy się walczyć w miastach. Słuchamy. Przypominam, nadal naddniestrzańska telewizja. My znamy, że strzelkowe оружие to именно to, co może pomóc той или иной стороне вести наступательные действия. А какие действия может вести Молдова? Ну вот, например, в Бульбоке они отрабатывают с западными инструкторами тактику боев в городских условиях. С западными инструкторами? Какие города? Не российские, конечно, не украинские, не румынские. Следовательно, речь идет о том, чтобы брать приднестровские города. Czyli taki politolog naddniestrzański już po prostu twierdzi, że faktycznie armia Mołdawii szykuje się do ataku na Naddniestrze. Tak naprawdę wątpię, ale no czas pokaże. Накачивание оружия молдавской армии создает опасность для обоих берегов Днестра. В Молдове есть силы, которым не нравится то, что в зоне безопасности уже более 30 лет не звучат выстрелы и нет столкновений, считает политолог. I to pokazują na naddniestrzańskiej telewizji, że Mołdawii tak naprawdę się nie podoba, że w Naddniestrzu nie ma strzału, że w Naddniestrzu w sensie nie ma wojny. Ja mam dużo pytań do tego. Ja nie lubię, jak telewizja coś o takich rzeczach mówi. Czy to jest po prostu wprowadzanie w strach ludzi, którzy mieszkają w Naddniestrzu, po prostu trzymanie ludzi w strachu, czy tak naprawdę coś się szykuje? Dobrze, że dostałem obywatelstwo rumuńskie wracając. Dobrze, że jestem teraz w Polsce i dobrze, że mogę nie mieszkać w takim właśnie niezrozumiałym dla mnie kraju, gdzie po prostu w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek momencie może coś wybuchnąć. Между тем, в самой Молдове заявляют, что новые поставки оружия нужны стране для сохранения мира и стабильности в регионе. Помимо поставок оружия из США и НАТО, Молдова на 70% увеличила собственный военный бюджет. Pojawiło mi się nowe hobby i bardzo często sobie przyglądam innych osób ze wschodu, Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, kogokolwiek, którzy przyjeżdżają do Polski i przeżywają to, co przeżyłem ja właśnie po raz pierwszy. I pierwszy właśnie taki vlog, który wpadł mi w oko, to właśnie Wowa Karmanow. Z Instagrama Wowy Karmanowa się okazało, że Wowa mieszka w Mołdawii i chyba tam się urodził. Z tego, co rozumiem, to jest właśnie mołdawski vloger, czyli moja konkurencja. Tylko, że Wowa dużo podróżuje i Wowa nagrywa po rosyjsku, a ja nagrywam po polsku i moje vlogi akurat lecą bardziej do właśnie są bardziej nastawione na polskiego widza. Wowa wypuścił vloga, który ma 259 tysięcy wyświetleń miesiąc temu, więc to jest świeża sprawa. 3 tysiaka prawie komentarzy. Z tego, co rozumiem, to cały ten film będzie o Warszawie, czy nie? Dobra, to czyli pooglądamy, co właśnie Wowa myśli o Polsce i w jaki sposób Polskę nagrał. Oczywiście napisy, wszystko dla was. Долгие годы Польша была страной, откуда уезжают. Миллионы поляков эмигрировали в Англию, Германию и США. Параллельно... Так,
Вова Караманов, молдавский влогер. Параллельно с этим понемногу в Польшу на работу приезжали жители более бедных стран СНГ. В последнее время, когда на постсоветском пространстве стало еще нестабильнее, этот поток сильно вырос. И теперь Польша – это новый дом для более миллиона людей из Украины, Белоруссии и даже стран Центральной Азии. Сегодня я поеду в столицу Польши – Варшаву, куда съезжается больше всего иммигрантов и беженцев. В ходе выпуска узнаем, как они здесь живут и работают. Сегодня же разберемся, как поляки относятся к мигрантам и русскому языку. Лучше не говорить на русском на улице. Ну, мне вначале было немножко стремновато. Они понимают, правда. Очень хорошо понимают даже. Bardzo ciekawy mit, to тоже в Польше не можно rozmawiać по-русски на улице. To jest taka nieprawda. I niektórzy to potwierdzają, ale jestem ciekaw. Но не хотят разговаривать. Я слушаю русскую речь чаще, чем польскую речь. Говорят, что поляки не любят иностранцев, они просто не любят всех. Украинцы и белорусы расскажут мне. Просто поляки никого не любят. Очень похоже по менталитету на Украину. Чувствуешь себя здесь почти как дома. Белорусы, которые приехали сюда, говорят, что приехали навсегда. А украинцы говорят, что как только все закончится, мы вернемся домой. То правда. Фактически, większość белорусинов, których spotkałem tutaj, то они mówią, не, мы уже тутaj zostajemy, мы нам już po prostu droga jest z powrotem zamknięta. А украинцы mówią, не, ну kiedy я już приеду до дому, я уже bardzo chcę wrócić. Молодежь и студенты покажут, как строят в Польше отношения и можно ли вообще мигранту познакомиться с польской девушкой. Если ты видишь красивую накрашенную девушку в центре Варшавы, то это украинка, либо обычный трансвестит Варшавы. Wydaje mi się, że ja zostanę w ogóle, że nie będziemy nawet oglądać vloga, po prostu zostaniemy na tym, na wstępie. Poliaczku ja mogę odliczyć, po prostu krasiwa poliaczka ukraińka, no to ja takowa. Krasiwa poliaczka to ukraińka. Jeszcze ja pogawiorę z migrantami o przestępności, nielegalnej robocie i zawiedzionych za to ugalownych dzielach. Ja by nigdy nie waspitował swoich dzieci здесь. Wszystko niszczy! Это будет большой выпуск про один из главных городов Восточной Европы. В сумме можем засубскрибовать этот канал. Ciekawy. Widzę to jajko, to znaczy, że to jest bardzo świeży vlog, ponieważ gigantyczne jaje w centrum Warszawy, w środku słychać będzie bicie serca, to prawda właśnie, niedawno to się pojawiło na ulicach Warszawy. Słyszałem dużo krytyki pod względem na to, ile wydali na to jajko. Несмотря на отток коренных жителей на запад, польские регионы не опустели и, как минимум, выглядят достойно. Аккуратные домики... То правда. Вёски... то есть огромная разница. Вжуцамы, например, тутай. Човечка. Польска. Пау. Ходники. Зелёные. Всё такое... И то всходняя Польска. При самой границе, смотрите. Тутай, например. А, тутай нема. Kurde, gdziekolwiek, no. No dobra, no weźmiemy, no nie wiem, no tutaj na przykład. No nie, no dajcie mi po prostu te dwa zdjęcia, to ja wam od razu odróżnię, gdzie jest Ukraina. Wiecie, pewnie też, wiecie, sami możecie odróżnić, gdzie jest Ukraina, a gdzie Polska. Chociaż to jest tam w 5 kilometrów od siebie tam, może 10 kilometrów te wsie się znajdują. Ryżone gazony i porządek, nawet w samych mielkich dzierewniach. Dokładnie. В городах осталось много социалистических зданий, но они тоже приведены в порядок. Докладно, но эти блоки то попросту из неба о земля. В ogóle я перестал мне irytować блоки. Я когда-то bardzo, bardzo мне не подобали блоки, а teraz co to? No blok, no jak zwłaszcza jak zobaczyłem w Luksemburgu albo we Francji pełno tych bloków, jak dobrze pomalowane, fajne elewacje. Блок, но файное мешкание. Столица Польши, Варшава, сейчас один из самых развитых городов в славянских странах. В Варшаве строятся новые районы и крупные бизнес-центры. Здесь высокий уровень жизни и очень много продвинутой молодежи. Szczerze, то teraz będąc в Киеве, но oprócz tego, że po prostu jest Kijów szeroki, też tak samo jak Warszawa w niektórych miejscach jest szeroki, to nie do końca mi przypomina jednak
Warszawa, Kijów, no nie, nie, mają zupełnie, mają, każdy z nich ma swój styl, ale to jest bardzo częste takie zdanie, że to Warszawa to taka Moskwa, Warszawa to taki Kijów, no nie, 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 nie. Вынуждены были сюда бежать и миллионы украинцев. Сейчас в Польше их около 2 миллионов, и почти половина из них смогли трудоустроиться. И это очень высокий показатель, который говорит о том, сколько в Польше рабочих мест. Это Асадбек, он из Узбекистана и работает как раз в центре беженцев. Помогаем украинцам здесь поселиться временно, и дальше они находят свои пути где-то в других западных странах. Узбеки уезжают куда-то в Москву, в Россию. Ты почему выбрал Польшу и не думал поехать в Москву? Я категорически против, чтобы узбеки поехали в Россию зарабатывать. Почему? Категорически против. Это не из-за войны или не из-за того, которая ситуация сейчас происходит. Я с детства был против. Не все, конечно, но основная часть русских национальностей это не уважают узбеков и людей из Средней Азии. No, to prawda, tak. To właśnie mamy jakieś takie powiedzenie. Osoby rosyjskojęzyczne słowiańskiej z urody bardzo często mówi na specjalne określenie na właśnie ludzi z wszystkich stanów, tak, z Uzbekistanu, z Tadżykistanu, bardzo często na nich mówią czurki. To chyba pochodzi od słowa czarnej, no? Dobrze, więcej Polski. Krystyna rodem z Dniepra i довольна тем, как устроилась в Варшаве. Я прям тут питаюсь энергией, потому что я уже была такая на грани выгорания, что делать своей жизнью. O. A właśnie moi rodzice tego samego zdania, oni mówią, że oni już chcieli, naprawdę, no nie widzieli po prostu, co ze sobą robić i tutaj kwitną. В польской общаге молодежи не до домашних заданий. Студентам из разных стран интересно знакомиться, тусить и встречаться. Но вот белорусская Лиза отказалась об этом говорить. Я не хочу ее покушать, все, спасибо большое. Скините мне 10 раз. Все такие? Живу вас. А это белорусы. А, это белорусы. Да. Антон, скажи, что белорусы боятся, правда, да? Сниматься. My mamy naprawdę bardzo dużo wspólnego. Białorusini mają coś sobie takiego, nie wiem, no nie chcę generalizować, jak to wszyscy dodają, ale na Białorusini faktycznie troszeczkę się boją tak jakby wszystkiego. Igor pytał się poznakomić się pobliżej z tymi sportywnymi azjatkami, no nie wyszło. Z tymi singapurkami realnie zamutić? Нет, абсолютно нет. Всем девочкам из Тайваня, из Китая, из Сингапура, вот такой азиатской внешности нравятся только азиатские парни. И я совсем не в их вкусе, вообще никак. Да это они тебе так сказали. What is your name? Ольга. What do you think about guys here in Poland? You don't like European guys, yeah? I'm okay. I like tall guys. Tall? What problem? Tall as me? Taller? Ja chyba powinienem pójść na studia i mieszkać w akademiku. Chyba tam jest fajnie. Ty, вот молодой парень, как здесь можно познакомиться легко с полячками? Если знаешь. Полячками. Я так не люблю, jak dlaczegoś rosyjskojęzyczni mówią paliaczki, polki. Nawet po rosyjsku chyba poprawnie mówić polki. Trzeba to wygooglować. Polka. Słowo paliaczka odnosi się k przestarzałem. No tak, to już nie. Polka. Если знаешь, если это легко. У тебя было тут общение какое-то? Да, был. И как? Как это вообще происходит? Как полячки реагируют, когда узнают, что ты из Узбекистана? Смотря на человека. Мне, например, очень хорошо относились. Все прям. Они не брезгуют от иностранцев. Как здесь познакомиться с девчонкой, с полькой? С полькой? Обычно в клубе можно. В клубе в Узбекистане вот... Тебе скажу, когда я в клуб заходил в Узбекистане, там я считал, что там приличных девушек нет. А вот в Польше другое оказывается. Вот в клуб заходишь, здесь есть человек, который целую неделю работает, а в клуб приходит только отдохнуть. А то правда, właśnie też. Dla mnie to było po prostu, ja troszeczkę jakoś tak obaliłem sobie też mit takiego klubu. W Polsce jest faktycznie coś takiego, że do klubu wchodzą ludzie, po prostu sobie pracują i wyjdą sobie do klubu, a tam są specjalnie, jakby ja powiedzieć, taki gatunek człowieka, który tylko chodzi do klubów, nie? To tylko właśnie club girls, nie? To tak
так званы. То, что в Польше, вот в парке, именно какую-то девушку зацепить, это, ну, это невозможно, я не советую, это уже какая-то сказка. Что? Так, 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 так. Я пробовałem, pamiętam, że Wasia przyjechał kiedyś, po raz pierwszy zimą raz przyjechał i powiedział, że ej, chodźmy, możemy się zapoznać po prostu z dziewczynami, no nie wiem, no gdzieś tam na dworze, gdzieś tam po prostu podejść do nich. Wiecie co, to nie jest takie proste tutaj, zwłaszcza w Warszawie, bo ludzie idą, są tak zapatrzeni po prostu w siebie, zajęci, jakby, no, to jest takie moje spostrzeżenie, nie wiem, czy się zgadzacie. То проще познакомиться здесь и завязать какие-то отношения с полькой или с девчонкой из СНГ? С украинкой легче. Да. Не то, что с СНГ, с украинкой легче. Точно сформировавшееся мнение здесь, что украинки и молдаванки намного красивее поляк. А у кого сформировалось мнение такое? У приезжих. И по моему мнению, в Варшаве есть разные, красивые и некрасивые. Но как-то в целом, мне кажется, все равно украинки и молдаванки немножко красивее, потому что у нас какое-то смешение есть наций, вот. A to jest ciekawe, nie wiem, ja ciężko mi określić tak naprawdę, bo faktycznie my mamy więcej tego, jak on powiedział, że takiego zmieszania, miksu krwi i właśnie dlatego ta uroda jest bardziej taka inna, bardziej taka delikatna, delikatniejsza, ale nie wiem, czy można powiedzieć, że ktoś jest bardziej piękniejszy, czy coś takiego, czy coś, nie wiem, no tę Ukrainkę bardzo łatwo odróżnić na ulicach, patrząc po prostu, nawet spacerując, bardzo często widać, że więcej makijażu, albo większe oczy, albo bardziej okrągła twarz. Sami miejscowe Polki особого interesu k parniami z SNG nie projawiają. I da, prawidłowo mówić Polki, a nie Polaczki. To mogą posчитać oskarżenie. Właśnie, bardzo dobrze, że to powiedział, no przed chwilą o tym mówiłem. Oni bardzo silno klują na Niemców, Italianców. U nas, u Moldawan, надо jechać tam w Warszawę, żeby być krutym. U nich, żeby być krutym, надо jechać w Germanię, w Wielkobrytanię. Есть такая штука у нас, что у молдаванок, украинок больше денег хотят, правда. Это ты идешь на первое свидание, ты платишь. Здесь иногда чуть-чуть более прогрессивно бывает. 50 на 50. 50 на 50, да. Это, ну, фактически, то и так, но... Але, так, то есть меньше, zwłaszcza в Варшаве. Я был в шоке. Помню, как одна полька мне поставила пиво. Я еще тогда приезжал сам до Варшавы, и пошли мы просто... na spacer. Sama zapłaciła za piwo. No mówi, że pierwsza kolejka ode mnie. Ja tak, no naprawdę, jakby u nas zawsze jest, z reguły jest spodziewane, że ty zapłacisz sam. Nie, szutka, że jeśli ty widzisz krasiwą, nakraszoną dziewuszkę w centrum Warszawy, to to Ukrainka, lub obyczny transwestyt Warszawy. Z tego całego vlogu jeszcze obejrzmy ten ostatni taki odcinek. Zobaczymy coś takiego, jak traktują Polacy migrantów. Ja общаюсь na ruską, na ukraińską, z друзьями, na angielską. Общаюсь, учу сейчас испанский, с польским у меня проблемы. Вот не идет и все, вот не могу себя заставить. Он понятный, легкий для понимания, потому что я украинский хорошо знаю. Но вот прям не могу и все. У нас большинство русскоязычных клиентов, но где-то процентов, наверное, 30-40 поляков есть, и надо как-то с ними коммуницировать. Ну, тут все поляки очень доброжелательные, и никто никогда мне никто ничего не сказал. Ну, właśnie, особисто я też со своего doświadczenia powiem. Spotykam bardzo dużo osób, którzy nie wiedzą, że ja mam kanał na YouTube czy coś takiego, i ja staram się tak naprawdę to zostawiać już taką na wiszenkę na torcie, nie? Tak staram się o tym mówić już trochę później. Wtedy czuję takie fajne zaskoczenie od tej osoby i nigdy w życiu nie spotkałem się nigdy jakimś takim ksenofobicznym albo nawet ze spojrzeniem takim dziwnym, nie? Asad говорит, что когда выучил польский, жить и общаться стало намного легче. Мигрант для поляков это уже новость какая-то. Последние вот эти 3-4 года очень увеличилась миграция в Польшу. Для них это вообще какая-то новость, то, что вот на каждом шагу встретить имя мигранта, который не знает язык. Да, это правда, но Польска фактически не была так чрезвычайно, так гвалтовно, попросту в какой-то такой один момент достать так дуже особ. Не знаю, чи навіть określić російськоязичних, ponieważ bardzo dużo osób nie są російськоязичні. Ale to wszystko, wydaje mi się, że to jest ciekawe, no. Ja oczywiście jako osoba, która się przeprowadziła, nie widzę z tym żadnego problemu, ale wydaje mi się, że Polska też nie robiła takich jakichś takich ogromnych protestów, tak mi przynajmniej się wydaje, że bardzo dobrze przyjęło ludzi na samym początku, bardzo gościnnie do tego podchodzi. No i ciekawostka, którą nie wiedziałem, ale przed II wojną światową to
to Polska była faktycznie dość multikulti krajem, tak? Z tego co wiem. Widzicie, z jakim takim też delikatnym, jak Polacy i polska polityka imigracyjna też podchodzi do tego bardzo delikatnie. To nie jest tak, że wpuszczamy teraz wszystkich byle kogo, nie? Tu jest tak, że wpuszczamy tych, którzy są przydatni temu kraju, którzy będą pracować, którzy będą coś robić. To nie jest tak prosto trafić, uwierzcie mi. To są niektóre papierologie, które są raczej potrzebne. Nie występuję przeciwko akurat biurokracji w tym zakresie, ponieważ to występuje jako pewny filtr, który widać, że działa. Ja uważam, że nie ma w Warszawie miejsc, gdzie po prostu niebezpiecznie wychodzić, gdzie niebezpiecznie chodzić nawet na ulicę. Możemy narzekać na tę biurokrację, ale jest jednak, wydaje mi się, że jest potrzebna w niektórym sensie. Ruski język, oni po optu znają, oni понимają. Очень хорошо понимают даже. No nie. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że Polacy nie rozumieją rosyjski jednak. Bardzo często osoba ze wschodu może się czuć oburzona, rozmawiając z wami, drodzy widzowie, po rosyjsku, ponieważ myśli, że wy po prostu nie chcecie rozmawiać albo rozumieć po rosyjsku, ale no nie. Ale to chyba wynik tego, że Rosja kiedyś była tym imperium, które po prostu narzuciło taką nadal wśród niektórych ludzi istnieje taki mit. No, Słowianie, wszyscy Słowianie rozumieją rosyjski, co nie jest prawdą. Nie wszyscy Polacy zrazu rozumieją, że ja nie miastny. U nich moje imię po rumunsku Igor. U nich też okazuje się jest imię Igor. No to też ekwiwalent Igoria. Tak, no oni nie mówią Igor, oni mówią Igor. To dość popularne imię w Polsce. Czemu ty nie pojechał też w Rosję, jak wszyscy? Ja adekwatny. Зачем мне была Россия? Я просто понимаю истории жизни людей, которые вот когда ты иммигрант в России, я был в России там на неделю как турист, и я не знаю, у меня были достаточно проблемы. Меня полиция останавливала, проверяла документы, но я сказал, окей, это бывает. Там какие-то люди там называют чурка-чурка, я сказал, ну, скажи так. Цікаво, в який спосіб то та історія ще поточила, так? Же те всі краї, те порадянські, малі краї такі, не периферійні, не периферії Зв'язку Радянського, те менші краї, кедись були дуже такі централізовані до Москви, і навіть по розпаді Зв'язку Радянського, я пам'ятаю, що як молдавяни всі гвалтовні виїжджали до Москви працювати, то ми jesteśmy świadkami historii, kiedy ludzie zmieniają swoje preferencje i odkryli dla siebie Europę. No i większość jakby z ludzi zdają sobie sprawę, że w Moskwie już tak nie zarobisz, że Rosja po prostu teraz wariuje, naprawdę wariuje i choruje jako kraj politycznie, więc odkrywają sobie Europę. I no, wydaje mi się, że to zmieni bardzo dużo świadomości ludzi, świadomości następnych pokoleń. Jest w ogóle takiego nie. U mnie, jeśli честно, problem za mojej nacji nie było. No, возможно, один раз было, но это не из-за нации, а просто пьяный человек. Мне тяжело влиться в компанию. В поляков я еще не так хорошо польский знаю. А белорус-украинцы я тут ненадолго. А мы общаемся, но так. Ну, украинец и белорус, разницы для них нет. Мне кажется, что есть, потому что я много общаюсь с людьми здесь, и есть четкое разделение как-то планов на будущее между украинцем и белорусом. Белорусы, которые приехали сюда, говорят, что приехали навсегда. Украинцы говорят, что как только все закончится, мы вернемся домой. Цікаво, як кожен в одним самим тим самим місці може мати свій пункт видіння, але всі се згадають, що тут в Польщі jednak добре трактуємо обці краївців. То є prawie ja nie widziałem żadnego takiego komentarzu teraz nawet na tym filmie, że no nie, bardzo źle, bardzo nie mogę. Nie mogę się doczekać, aż wyjadę stąd, ponieważ bardzo źle mnie teraz traktują. No. Чаще всего мигранты выбирают Варшаву, но толп людей на улицах я не встречал. Я не ощущаю, что Варшава переполнена, хотя население. Dokładnie to samo. Wszyscy mówią o tym, że Boże, jak przyjeżdżam do Warszawy, to czuję, że tu jest po prostu tłum, że tu tyle ludzi, ale gdy Wowa sam pochodzi na przykład z Kiszyniowa, to Kiszyniów jest o wiele bardziej, tam czuć o wiele więcej tłumów. Sami, że Polacy też jedą dalej, to jest, условно говоря, my jak будто ich zamieniamy, to jest, oni, na przykład, jedą tam w Germanię, Londyn i tak dalej, ponieważ tam jeszcze wyższy poziom życia, większy zarobek i tak dalej. Nie wiem, nie w Berlinie na pewno. Мы
мы наоборот как бы сюда, потому что для нас это тоже высший уровень жизни. Тут круче, чем в Молдове? В общагах? Вообще все. Молдова маленькая страна. У нас, короче, есть проблемы с инфраструктурой где-то. Co to za pytanie? Tu jest lepiej niż w Mołdawii, oczywiście, że jest. Tak, i tak dalej. Tu Warszawę вообще нельзя сравнивать. Это сейчас стал мегаполисом. Тут небоскребы 350 метров. Тут, не знаю, метро, тут бизнес, тут офис Samsunga в центре. Вот видишь, тот синий – это бумага, вот тот посветлее – это стекло, и вот это металл, а вот черный контейнер – они для всего общего. Ciekawe, no. Widzicie, to jest właśnie te moje pierwsze, pamiętajcie moje pierwsze tamte odcinki, kiedy ja tak, zobaczcie, no oczywiste, bardzo oczywiste dla was rzeczy pokazywałem, że tam rozkłady jazdy, tak samo właśnie gość pokazuje to, że są różne kolory śmietników, tak, bo to jest zaskoczenie dla nas. W основном здесь торгуются наркотиками, здесь тусуются наркоманы, в основном ломбарды, автоматы, игровые автоматы. Boże, nie podoba mi się, jak tutaj na samym końcu jeszcze wam dodam, że pokazali Pragę i właśnie Ząbkowską jako bardzo kryminalną taką ulicę, że oni nawet samochodu tego nie wyszli, jakby... A, won, z lewa policja, no. Da, z lewa policja. Это вот уже барыжит чем-то тетя или нет? Нет, она вот про тебя уже она заметила, что мы два раза проехали. Сейчас она после того, мы проедем, она подходит сюда, скажет, они два раза проехали. Уже подозрительно. Да. Мы на своих подозрительных иностранных номерах всех быстро напугали, и буквально за 10 секунд многолюдная улица стала абсолютно пустой. Но неважно. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat właśnie imigracji w Polsce i czy wam się spodobało, czy nie. Swoją drogą macie dwie możliwości wesprzeć moją pracę. Z nowych możliwości to jest strona Tipli, tipli.pl, link w opisie i również każdą wiadomość powyżej 50 zł będę czytał w każdym kolejnym swoim odcinku. Mirek, dziękuję bardzo za wsparcie. Roman, nie trać wiary, dzięki za fajne filmiki. Polska nie jest doskonałym krajem. Fajnie, Roman, ale Polska nie jest doskonałym krajem. Może dlatego wyjechałem na zachód, ale tęsknię za domem. Zbuduj dom w Polsce, z twoim intelektem, wiarą, pasją dasz radę. Powodzenia. Dziękuję bardzo za miłe słowo. Bardzo dziękuję za to, że oglądaliście, obejrzeliście ten odcinek do końca. Paka, paleki.